Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem karpetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, ekonometria, mikro, makroekonomia i wiele innych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie zadań, jak najbardziej od razu możecie je załączać na adres mailowy zadania-projekty@pwp.pl. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z finansów przedsiębiorstw, a dokładnie ze sposobu liczenia zysku netto ze sprzedaży. Generalnie chodzi o to, że znowu mamy zadanie bazowe, gdzie mamy jakąś spółkę, która określone ma koszty jednostkowe na 15 zł, posiada koszty stałe na 126 tysięcy zł miesięcznie, posiada jakieś koszty finansowe na 60, przepraszam, na 6 tysięcy zł, a cena sprzedaży to 35. Jeżeli mamy obliczyć, jaki jest zysk netto przy sprzedaży 20 tysięcy krzeseł, bo akurat tym się akurat zajmuje nasza firma, to najlepiej jest na początek wypisać wszystkie dane z treści zadania. Na początek, jaka jest wielkość sprzedaży X, jakie są koszty stałe KS, jaki jest jednostkowy koszt zmienny małe Z, C, że to jest cena jednostkowa i koszty odsetkowe od kredytów 6000 zł. I zysk operacyjny to jest oznaczenie ZO. I teraz tak, zaczynamy od tego, że zysk operacyjny jest zapisany jako ZO. Zysk brutto jako kolejna kategoria zysku to jest zysk operacyjny pomniejszony o odsetki. Jeżeli chcę mieć zysk netto, czyli ZN, to muszę od tego wyniku zysku brutto muszę odliczyć podatek, czyli przemnożyć razy tak zwaną tarczę podatkową 1 minus T, gdzie zakładam, że podatek dochodowy to 19%. Tak się przyjmuje w tych zadaniach. Więc zaczynamy. Zysk operacyjny to jest na początek różnica między ceną a kosztem zmiennym jednostkowym. To, co jest w nawiasie, nazywamy marżą brutto jednostkowo, ile zarabiam na jednej sztuce. Jeżeli to przemnożę razy wielkość produkcji 20 tysięcy sztuk i odejmę koszty stałe, to będę miała zysk operacyjny na całej możliwej produkcji 20 tysięcy sztuk. Tyle zarabiamy na całej partii. Jeżeli teraz chciałabym obliczyć zysk brutto, czyli taki, który uwzględnia odsetki finansowe, koszty finansowe, to od niego po prostu trzeba te odsetki odjąć. Od zysku operacyjnego 274 tysiące odejmuję odsetki o wysokości 6 tysięcy i otrzymuję w tym momencie zysk brutto równy 268 tysięcy. Jeżeli teraz chcę obliczyć, ile ostatecznie ja zarabiam po odliczeniu podatku dochodowego, no to w tym momencie od zysku brutto muszę odliczyć 19% podatku. Najlepiej to zrobić mnożąc razy 1 minus 0,19%, bo to, co na końcu otrzymam, jest to już kwota netto, czyli po odliczeniu podatku dochodowego. A więc można powiedzieć, że przy tej sprzedaży 20 tysięcy krzeseł będziemy mieć zysk netto na poziomie 271 tysięcy złotych i 80 złotych. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło naturalnie obliczania w sposób najprostszy możliwy zysku netto ze sprzedaży. Oczywiście, że możecie to wszystko zbić w jeden wzór, ale żeby to było w miarę zrozumiałe, najlepiej policzyć zysk operacyjny, potem brutto, potem dopiero netto. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, możecie od razu pisać na adres mailowy zadania-projekty@pwp.pl. Tam załączajcie swoje zadania. Gdy będę tylko miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. I jeżeli chcecie poznać szczegóły współpracy ze mną, wejdźcie na zadania-projekty.pl. Ja Was zapraszam do zapoznania się z pozostałymi filmami na playlistach, do subskrybowania kanału czy poszczególnych filmów. Te filmy zrobione przeze mnie udostępniajcie znajomym i korzystajcie z wszystkich materiałów, które tutaj zamieszczam. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do nauki. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko wtedy macie szansę na zaliczenie czy kolokwium, czy egzaminu. Pozdrawiam serdecznie.